Dzisiaj po raz kolejny zagramy w Minecrafta, tylko że tym razem... Co jest? Nie mogę oddychać. Szybko naciśnijcie łapeczkę w górę, bo inaczej się uduszę. Gdzie jestem? Pod wodą? Czekaj, czekaj. Mogę oddychać? Tak, mogę oddychać pod wodą. Aha! Dzisiaj gramy w Minecraft, ale... Możemy oddychać tylko i wyłącznie pod wodą. No pięknie. Okej, skoro wy mi pokazaliście, jak oddychać pod wodą, to teraz pokażcie swoim starym komputerom, jak złapać trochę oddechu dzięki stronie boostriot.com, która oferuje granie w chmurze, dzięki czemu na swoim starym komputerze możecie zagrać w najnowsze tytuły gier. Boostriot to platforma do grania w chmurze. Dzięki niej możesz grać w najnowsze, świetne gry bez konieczności kupowania mocnego komputera. Dzięki Boostriot możesz grać w gry z komputera na swoim telefonie używając pada. Możesz grać w nowe gry na swoim kilkuletnim laptopie lub MacBooku bez przejmowania się o wydajność procesora, karty graficznej lub pamięci RAM. A wszystko, czego potrzebujesz, żeby cieszyć się możliwościami, które daje nam Boostriot, to stabilne łącze internetowe, myszka, klawiatura lub kontroler pad. Sam osobiście przetestowałem Boostriot na swoim internecie, posiadam światłowód, cała rozgrywka przebiegła bardzo płynnie, bez najmniejszej przycinki. Zaletą Boostriot jest niska cena. Miesiąc dostępu do platformy kosztuje tylko niecałe 9 euro, około 45 zł. A najbardziej korzystny pakiet daje nam dostęp na 12 miesięcy i kosztuje jedyne 50 euro, czyli około 230 zł. To mniej więcej tyle, ile kosztuje jedna gra w momencie premiery. Do grania na Boostriocie wystarczy przeglądarka internetowa. Gra uruchamia się na serwerach firmy, a następnie obraz niej jest strumieniowany w czasie rzeczywistym na przeglądarkę. Dzięki temu granie w wasze ulubione gry jest tak łatwe, jak oglądanie filmów na YouTube. Twórcy Boostriot mają naprawdę ambitne plany, żeby stać się globalnym liderem cloud gamingu i wprowadzić prawdziwą rewolucję. Grając na Boostriot nie musisz nic pobierać ani instalować, dzięki czemu nie musimy tracić miejsca na swoim dysku w komputerze. Wchodzisz na stronę i jakieś dwa kliknięcia dzielą cię od rozpoczęcia wspaniałej rozgrywki. Jeżeli chodzi o same gry, znajdziesz tutaj ponad 50 darmowych gier oraz ponad 150 płatnych, które możesz kupić na Steamie, Uplay, Origin i tak dalej, a potem w nie grać na przykład na swoim telefonie. Moim zdaniem jest to naprawdę fajna opcja dla ludzi, którzy nie mają dobrego sprzętu, a chcieliby pograć w najnowsze tytuły gier. W opisie oczywiście umieściłem link, który możecie kliknąć i sprawdzić, czy są tam jakieś gry, które was interesują. Okej, chodźcie jeszcze powoli, 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 nie odwracamy się, nie odwracamy się. Uwaga, dobra. Na 3-4. Tak, JJ, nie podgląduj. Raz, ja nie 2, 3, odwracamy się! Patrzcie tylko! To jest mój dołek! Tak on wygląda! Nawet nie macie pojęcia! Nie macie pojęcia, jak się cieszę, że w końcu macie skrzela i możecie odwiedzić mnie pod wodą. No zobaczcie! Tak ja właśnie sobie mieszkam! Tu mam taki kozacki ogródeczek, spójrzcie. Tutaj, o, mamy drzwi wejściowe, tam pływa mój żółw, zaraz go zawołam, on joystick się nazywa, dobra. Zapraszam, zapraszam, tutaj drzwieczki, o, panie przodem, dobra. Proszę, panie marchewko, panie JJ-ko, proszę, proszę. Przecież zapraszam. To jest zobaczcie, jak sobie mieszkam. Tak. Co ty tutaj masz? To jest moje łóżeczko. Tutaj JJ-ko to już pościeliłem. Różowa kołdra, tak? Tutaj szaka pomarańczowa, a moja niebieska, tak? Pod kolor koszulki. Tak, pod kolor koszulki. Tutaj mam piecy, gdzie sobie rybki, wiesz, kanibalizm uprawiam. Rybki sobie, możecie się poczęstować. No tutaj sobie rybki piekę. Tutaj mam, tutaj się modlę. Tylko jeszcze nie skończyłem. Nie, nie, chodź po ołtarzyku moim, złaź stamtąd! No, zobacz, pochodzisz po świeczkach. Kurde, no! Ale fajnie tu! Żółwie! No bo one mi tu z zagrody uciekły, widzisz? Tu mam zagrodę dla żółwi, ale one pływają. Nie przemyślałem tego i tego. Tak samo nie przemyślałem, żeby ogniska nie stawiać pod wodą, bo też się nie pali, widzisz? What? To są małe problemy zwykłej rybki, tak? Tak, 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 tak to wygląda. Nie zniszczysz. Co mam zniszczyć, stary? Ja ci dam zniszczyć, przecież to chłopie jest idealna chatka. Tak, nie rozwalaj, mu no. Nie się cieszy. Słuchajcie, z racji tego, że mnie odwiedziliście, to teraz... Ciasno, ale własno. Ciasno, ale własno, tak. Z racji tego, że mnie odwiedziliście, zabiorę was dzisiaj na wyprawę. Tylko, że ta wyprawa będzie bardzo dziwna. My możemy oddychać tylko i wyłącznie pod wodą, ponieważ jesteście rybami, tak? Więc... Nie, no ja jestem marchewką. O kurde. Znaczy, no, ja też nie jestem rybą, ale ty jesteś rybą. Ale dzisiaj... Zamieniliśmy się rolami, no i wpadliście do mnie po prostu pod wodę. Będziemy dziś oddychali tylko i wyłącznie pod wodą i musimy odnaleźć diament, więc... słuchajcie, jeżeli chcemy wyjść na powierzchnię, no to... Szaku! Teraz wyślij swoją natkę pietruszki, marchewki i powiedz nam, co potrzebujemy, żeby przeżyć na powierzchni, kiedy oddychamy skrzelami. No! Zaskocz mnie. Korzenie. Butle z wodą. Nie! Butle z... ten z wodą, nie, ten tak, ja butle z wodą, okej, okej, okay. Ale taka butelka wody wiaderko. Nam nic nie da. Wiaderko, brawo.
oklaski dla Szaka. Dobrze. Ty to jednak jesteś bystrzacha. Ja wiedziałem, że ty jesteś bystrzacha, wiesz? Słuchajcie. Możecie wziąć sobie tak, trochę pochodni, trochę jedzonka, bo to jedzonko nam się z pewnością przyda. I dobra, i wypływamy, wypływamy, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Wychodzimy dobra, z domku. O, prowadź. Tak, i tutaj za mną. Teraz wyganiasz, tak? Tak, zamknij drzwi tylko, bo mi tego, kalmary mi ostatnio tutaj grasują i okradają wszystko. Dobra, chodźcie, płyniemy, płyniemy za mną. Tutaj zbudowałem sobie takie schodki. Wiecie, po co będę pływał, się męczył, jak mam schodki, nie? No i sobie popylasz po schodkach do góry. No, no i zobacz, tutaj możesz sobie podziwiać. Elo joysticzek, elo Iwunia. Co tam u was? Wow! Co to było? Dobrze, że jesteśmy pod wodą, creepery pod wodą nie występują. I to właśnie jest cały urok mojej pięknej rybiej krainy. Nie ma tutaj creeperów, są tylko i wyłącznie żółwie. No, no. I deszcz nie pada, i deszcz nie pada. Widzicie, same plusy. W ogóle! No! A, dobra, będzie to, chodźcie jednak na dół, przeczekamy to. Chodźcie na herbatkę jeszcze. Proszę mi stąd wyjść. Wow, 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 dobra, dobra, dobra. Ja chyba spadam. Jeszcze nie zginął. Zaraz padnę. Zaraz padnę, no nie wierzę. Dobra, dziękuję, dziękuję. Nie no! Dobra, uważam na te świeczuszki, bo te świeczki są, wiesz, mega dużo warte. Są, ja naprawdę, ja byłem na rafie koralowej specjalnie. Zaprzągłem do tego delfiny, żeby tam popłynąć. Dobra, wychodzimy. Dobra, dobra. Ej, tam jest jeszcze zombie, uważajcie. Nie, to jest mój kucharz, wiesz, kucharz. Aha, też go zwerbowałem z tego, z powierzchni, ale no niestety pod wodą zginął. No i się tam teraz, wiesz, zamienił w zombie, rozkłada się pod wodą, no trudno. No, 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 rozumiem. Wiesz, no. Życie, tak? To się nazywa. Uważaj, bo szkielet, oła, dostałem od razu w łeb, dobra. Ja uciekam. Oła, oła, oła. Nie, no drugą stroną, chodźcie. Dobra, dobra. Słuchajcie. Schowajcie się pod wodę. JJ, nie chodź po lądzie, bo ląd zabija. Co ty nie wiesz, że ty jesteś rybą w tym odcinku? Jaką rybą? Patrz. No to wyjdź, no to wyjdź, no. Jest to marchewką, no i co? Patrz. No i zobaczymy. Ta jedz, smacznego. Nic. Wejdę pod ziemię marchewki nawet. Marchewki nie jedzą ryb. No. Jak nie? A co jedzą? No, jeszcze kilkę. No. I co? No, no, brakuje no, ci powietrza, dobra. Leszczu. Chowaj się pod wodę! Pod wodę się chowaj! Pod wodę się chowajcie! Jezu, serduszko. Musicie dawać nura. A jeszcze uleczę? No musisz teraz zjeść. Mówiłem wam, że to nie będzie takie proste. A no, wy Farela nie słuchali. No dobra, to teraz się martwcie. No to Farel, prowadź, prowadź. Tak, chodźcie za mną, moimi rybimi ścieżkami wam pokażę, o co tutaj chodzi. Okej, okay, ekipa, słuchajcie, musimy się podzielić obowiązkami. Nie wychodzimy z wody, stoimy sobie po pas, no i sobie rąbiemy drzewko. Mam nadzieję, że to zadziała. Chyba, dobra, że ja musimy się cali zanurzyć. Zanurzyć, nie wiem, zobaczymy. Będzie na wiadro. Nie ubywa mi serwisa. Widziałeś żelazo? Widziałem, widziałem, będzie na wiaderka. Okej, okay, dobra, sztos. To ja już tutaj robię crafting. W sumie crafting mamy u mnie. Nie, 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 jednak do wody. Do wody, do wody, szybko, 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 szybko. No i zginęłam. No i po JJ-ce. No bardzo dobrze. Jak się nie umie oddychać na powierzchni, to tak później się dzieje. Dobra, jestem już u was, wariaty szaku. Ile tam mamy żelaza, tak? Halo, halo? Całe 5, 6. O, no i okej, okay, no i zobacz, teraz można tutaj imprezować, co nie? Mogliśmy od razu wziąć świeczuszki. Dobra, masz, tak? Wszystko? Nie, no nie mam piecyka, halo. No dobra. Go wziąć z domu. Nie no, piecek jest na chacie, no ja byłem tylko po światło, tak? Tak, ja wezmę węgiel jeszcze, żeby przepalić. Dobra, weź. Dawaj, dawaj, szaku, nie obijaj się! Płynę, dawaj, płynę, dawaj. Jesteś, okej. Okay. Otwieramy haciendę i co my tutaj mamy? Okej, okay. Naszym domku. Jasna, czy ja tutaj hatę. W skrzynce nic zostawiłem ciekawego? No niestety nic. Dobra, joystick, odejdź, odejdź mi stąd, bo tutaj przeszkadzasz nam. Przepalanko. Ta, przepalanko jest. Jest! Jest, mamy to! Mamy to, stary. Oj, Farel, chyba zniszczyłem ci ołtarzyk. Co? Przepraszam. Szaku, przepraszam. Chcesz, żeby ty kij powąchał? A ty, niedobry, niedobry. Nie! Ej, no to były moje najrzadsze lilie wodne, czy tam... No to czekaj, nie, czekaj, nie naprawię wiem. To. O. O, może być, dobra, świeczuszki też są spoko. XD. Potrzebujemy jeszcze tak, moi drodzy. Albo czekajcie, prześpijmy się może, co? Chodźcie. Niech ta burza minie. Dobry, witam wszystkich serdecznie. Chyba. Lecimy po diamenty. Jak tam burza? Chyba już nie ma, co? Dobra. Słuchajcie, kilo jest, wiadro jest, szaku. Pamiętaj, żeby je dobrze używać. Potrzebujemy tak. A, to wystarczy nam, wystarczy, wystarczy. Gdzie szukamy kopalni? Mały zombie, uważaj. Tak, uciekam, uciekam przed nim. Dawaj, szaku. Płynął. Hop. Ja tam płynę. Ta, płyń, płyń, płyń. Ja też daję tutaj nura. I mi się wydaje, przyjacielu. Biegnie za tobą, szaku, zombie cały czas. Chodzę za wodę. Mały? Ta, on się palił. Dobra, w wodzie się ugasił. Mały terminator, dobra.
olejmy go na razie i zobaczmy tutaj. Tam jest w sumie kopalnia, kusi. Nie, tutaj nic nie ma ciekawego. Słuchaj, Szaku, ja mam pomysł. Musimy zacząć kopać, wiesz co? Centralnie pod siebie, mi się wydaje. Co myślisz o tym? Kop, kop. To chyba czekaj, będzie 200 IQ, żeby kopać cały czas pod siebie. Tak, tak. Ani nie spadniecie. Nie zadawam to obrażeń i będziemy mieli cały jak czas będzie wodę, lawa, nie? Jak będzie lawa, to zaleje ją. Kurczę, jak to jest idealny plan na wydobycie dementów. Dobra, schodzimy na ile? Minus? 11. Okej, okay, let's go. Dobra, dobra, jest coś. Uwaga, uwaga, schodzimy, schodzimy. Co jest? Lawa? Lawa. Dobra, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Boję cię, boję cię, boję. Ej, pięknie, zalana komnata. Dobra. Ale tu się ciężko kopie. Ale czemu patrz, tu jest lawa, a tu jest woda. Nie, czekaj, mamy kolejną stary tom. Rudę żelaza. Ale ja mam 9 żelaza, nam starczy. Na masz? Spokojnie. Dobra, to... Ła, ła, ła! Obiło mnie coś, lekko. Co to było? JJ-ka mnie uderzyła, ej! Nie, bij mnie, JJ! Ale ty mnie baitujesz. Ale zejdź mi. Czekajcie, czuję coś. Co czujesz? Ej, chodźcie za mną. Szaku, coś czuję? Najlepszy węg marchewkowy. Zobaczycie, no tak, chodźcie za mną. Dawaj, 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 ja tu mogę postawić świeczki pod wodą? Jasne, że tak, ale sztos. Płynę! Słyszycie przez dziurkę? Jezu, nie widzę cię. O, słyszycie, tu jest zombie. Przez dziurkę? Jak ty żeś to stary zwęszył tą trasę? Na kontrolu musisz przypłynąć. Dobra, jestem, jestem. Pa, stary, ledwo się mieszczę, no. O, wow, utknąłem! Się nie mieści. Jestem, jestem. Wow, ale tu jest bajera, stary. No, chłopie. Okej, okay, mamy światło. Mamy światło. Ale Ironu, cicho, cicho. Coś mi to mówi, że tutaj... Co to jest? Że tutaj mogą być... Creepery, tak. Gdzie są te creepery? A jest tu jeden. Uważajcie, przed JJ jest. Gdzie? Gdzie? Ja nie widzę. Nie widzicie? Tam jest. Tam jest mały zombie. To zombiak. Nie tutaj, no dobra, patrzcie, pokażę wam. Dobra, wyszedłem na... Jest to? Nie, 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 spokojnie, on nie wybucha. Dobra, słuchajcie, skupmy się na tym, co mamy zrobić. Czyli odnaleźć diament, tylko musimy tutaj być ostrożni. Dobra, tu nie ma... Jest! Jest! Co? Co? Zobacz, są tutaj, no nie wiesz, ale poczekaj, poczekaj. Odejdź, bo... Ale Czaku, daj wodę, przecież my zaraz zginiemy. Nie, no, umrzemy tu. Dawaj, bo pod prąd ci ciężko chodzi. Dałem, chodźcie tutaj. Dałeś już wodę? Czekaj, czekaj, wezmę nasze kwiatki. Nie, tak mamy. Jezu, jak tu jest ciemno, ja tu nic nie widzę. Dobra. Dobra. Teraz widzisz. Dobra, masz te światło? Tak, tutaj wszystko jest. Ej, niebo, zginę, no weź. Szaku, właź do wody. Dobra, jestem. Ale żeś głupkowato rzucił te wiadro. Gdzie masz jeszcze wiadro, stary? Nie da się wejść. Pobierz wodę skądś i jeszcze połóż. Dobra, ledwo. Dobra, czekajcie. Bo nas cały czas to zrzuca, wiesz? Czekaj, trzeba jakoś inaczej patentować. Dobra, robię to, robię to. Dobra, mamy bruk, mamy. Okej. Okay. Okej, tak się udało. Nawet dwa diamenty. Dwa? Nawet trzy. Co? Niemożliwe, pokaż to. Ale odejdź, odejdź JJ, odejdź mi stąd. Ale weź, bo mnie zabijesz. Dobra. Dobra, ile ich jest? Jest więcej, 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 więcej. A, zginę, no co za... Zapniły mnie, wziąłem wszystko dla siebie. Nieważne, nieważne, sama zginęłaś od jakiejś... Magii, prawdopodobnie zabrakło ci oddechu, Szaku. Tak, po połowie, masz ty 3, ja 2, tak? Dzięki za ten ostateczny strzał, JJ. Nie, nie, zabrać, oddaj to. Nie, dobra, nie, uciekam, uciekam, uciekam. Wow, wow. Ty ginie, wow. O nie, lawa, lawa. Nie, spadł. Dobra. Nie. To było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że się wam podobało. Ja sam osobiście się mega jaram, że Szakowi oraz JJce w końcu udało się odwiedzić mnie pod wodą. Dobrze, że dostali skrzela. Szaku oddychał ponoć korzeniem, ale ja już w to nie wnikam. Tutaj macie kolejny film, który musicie koniecznie obejrzeć, a niedługo rusza strona Pixie. Trzymajcie się. Cześć!